Dzień dobry Państwu. Mam nadzieję, że mój wykład będzie interesujący. Zapraszam do słuchania, ale jednocześnie do oglądania naszej wystawy na ekranie, zanim zobaczymy ją w holu biblioteki. Proszę Państwa, Wielki Strajk Chłopski w powiecie jarosławskim w roku 1937 był wydarzeniem bardzo istotnym dla historii Jarosławia i historii powiatu jarosławskiego. Istotnym ze względów politycznych, społecznych, ale przede wszystkim ze względów tożsamościowych. A jednak jest on ciągle tu u nas na miejscu bardzo mało znany. Ponieważ ten Wielki Strajk Chłopski był częścią wielkiego, największego protestu antyrządowego w II Rzeczypospolitej, to wydarzenie wyniosło Jarosław oraz powiat jarosławski na karty podręczników historii. Proszę Państwa, jak zorganizować strajk w środowisku chłopskim? My spotykamy się przede wszystkim ze strajkami robotniczymi. I te jest łatwo zorganizować, bo one są w przestrzeni zamkniętej. Natomiast strajk chłopski obejmuje wielką powierzchnię powiatu jarosławskiego, obejmuje również masę ludności. Na czym on polegał? Polegał on na blokadzie dróg oraz niesprzedawania żywności miastu. Jednocześnie wieś nie kupowała towarów przemysłowych. Wszyscy mieli pozostać na miejscu. Dopuszczano tylko jakieś ważne prace polowe. Oczywiście prace przy obrządku codziennym musiały być wykonane. Ten Wielki Strajk Chłopski okazał się być przykładem dobrej organizacji, okazał się być przykładem wielkiej mobilizacji chłopskiej, okazał się być w jakiejś mierze sukcesem, chociaż te wydarzenia były wydarzeniami tragicznymi i nie przyniosły natychmiast rezultatów, bo przecież niedługo wybuchła II wojna światowa. Proszę Państwa, w tym roku minęła 85. rocznica tych wielkich wydarzeń. Z tej okazji na jarosławskim rynku została odsłonięta tablica poświęcona temu wydarzeniu. Dlaczego na jarosławskim rynku? Otóż dlatego, że jarosławska przestrzeń miejska, rynek, pryncypalne ulice Jarosławia były w okresie międzywojennym świadkami wielkich manifestacji chłopskich. To Państwo będą widzieć na tej naszej wystawie z okazji Świąt Ludowych czy Święta Czynu Chłopskiego. Zawsze taka manifestacja zaczynała się na rynku. Stąd ten monument na rynku. Powstał on z inicjatywy pana Mirosława Krupy. Jeszcze raz okazało się, że jedna osoba z pasją może przenosić góry. Ja myślę, że powinniśmy panu Mirosławowi za to ogromnie podziękować, bo to wymagało wielkiej pracy, wielkiej determinacji, na koniec pomocy Urzędu Miejskiego, aby można było ten monument postawić. On będzie już na zawsze przypominał te wielkie, tragiczne wydarzenia. Myślę, że możemy oklaskami panu Mirosławowi podziękować. Szanowni Państwo, II Rzeczypospolita powstała w roku 1918, jak wiemy, w wyniku zakończenia I wojny światowej, kiedy to nasi zaborcy ponieśli w niej klęskę. II Rzeczypospolita miała wielkie osiągnięcia. Przecież musiano na początku scalić ziemię trzech zaborów, zbudować struktury państwa, walczyć o granice, zbudować administrację, zbudować wojsko. II Rzeczypospolita miała ogromne osiągnięcia, jeśli idzie o przemysł. Przecież ona istniała zaledwie 20 lat, 918 do 939 roku.
A w tym czasie zbudowano centralny okręg przemysłowy. I to bardzo blisko Jarosławia. Jarosław zresztą też starał się, żeby wejść do tego okręgu przemysłowego. Niestety nie udało się. Wyobrażacie sobie Państwo, gdyby w Jarosławiu takie WSK powstało, bo jak wiemy, do centralnego okręgu przemysłowego oprócz Stalowej Woli rozładowane leżą już rzeczy. To zupełnie by zmieniło na przykład sytuację Jarosławia i okolicznych terenów. Niestety to się nie udało. Powstały Mościce, powstała Gdynia. Natomiast druga Rzeczypospolita nie potrafiła rozwiązać problemu rolnictwa. I tutaj był problem i stąd ten wielki strajk chłopski. A przedwojenna Polska była krajem rolniczym. 65% ludności mieszkało na wsi. U nas jeszcze na terenie powiatu jarosławskiego te proporcje były inne. 80% aż ludności mieszkało na wsi. Powiat liczył ponad 135 tysięcy mieszkańców. To było ponad 100 wsi rozłożonych po obydwu brzegach Sanu. To była jeszcze do tego mozaika narodowościowa, bo nie tylko Polacy mieszkali na terenie, ale również Żydzi, Ukraińcy, którzy zresztą wsparli strajk chłopskich. Te gospodarstwa wiejskie tu na naszym terenie były biedne. Na ogół 3-hektarowe, chociaż oczywiście były większe. No i niektóre wsie miały te gospodarstwa wielkoobszarowe, tak zwane gospodarstwa dworskie. Wydajność tych gospodarstw też nie była duża, a rodziny były wtedy liczne. Więc były ogromne problemy, była bieda. Dlaczego te gospodarstwa były takie niedochodowe? No decydowały przede wszystkim gleby, jak wiecie Państwo, najlepsze na terenie powiatu są w okolicach Jarosławia oraz Radymna. W innych miejscach jest gorzej. Niska kultura rolna. Poza tym brak pieniędzy na jakieś inwestycje, żeby na przykład kupić nawozy. To wszystko powodowało, że dramatycznie brakowało pieniędzy na wsi, a możliwości dodatkowego zarobku były niewielkie. Tam, gdzie były gospodarstwa dworskie, można było pracować, ale one płaciły bardzo słabo. Zresztą one miały też ogromne trudności ekonomiczne i gospodarcze. Te gospodarstwa wielkie, należące do tych wielkich rodów od Czartoryskich poprzez Zamojskie, one w zasadzie też były zbankrutowane przed II wojną przez brak tej odpowiedniej polityki rolnej. I one płaciły za dniówkę na przykład od 60 do złotówki, a kilogram cukru kosztował złotówkę. Więc ta praca niewiele zmieniała. Czym się można było ratować? Pracą na przykład w Jarosławiu, ale tutaj też nie było. Emigracją. Ówczesne urzędy pracy organizowały takie wyjazdy i tutaj w Jarosławiu na kilkaset miejsc zgłaszało się kilka tysięcy. Wobec tego nie było dobrego wyjścia z tej po prostu takiej tragicznej sytuacji. Do tego przychodzi kryzys światowy, koniec lat 20. Ten kryzys mocno dotyka Polskę. U nas powstaje takie bardzo niedobre zjawisko nożyc cen. Już Państwu troszeczkę opowiedziałam o tej sytuacji wsi, a ta polityka państwowa była tak niefortunna, że towary rolnicze, żywność przede wszystkim, była bardzo tania. Natomiast towary przemysłowe bardzo drogie, stąd ta nazwa nożyc cen. Czyli podstawowy konsument, większa część narodu, już powiedzieliśmy, że Polska była krajem rolniczym, nie miał pieniędzy, żeby kupować towary przemysłowe. Więc ta gospodarka była niestety w stanie ogromnej stagnacji cały czas. Na to nałożył się kryzys polityczny. Pamiętamy 1926, zamach majowy i od tego czasu zaczynają się te autorytarne rządy sanacji. Demokracji jest coraz mniej i dochodzi do bardzo ostrej rozprawy z opozycją. Przede wszystkim aresztowano przywódcę ludowego głównego Wincentego Witosa, trzykrotnego premiera. Aresztowano innych przedstawicieli partii chłopskich, ale również innych partii opozycyjnych. Były procesy w Berezie Kartuskich,
było więzienie. No i oczywiście zasądzono im wyroki. No na szczęście myślę, że tutaj jednak w jakiejś mierze liczono się z opinią międzynarodową, ale myślę, że też i z własnym społeczeństwem, że pozwolono im opuścić Polskę i Witos na przykład udał się do Czechosłowacji. Czyli mamy spiętrzony kryzys i ekonomiczny oraz kryzys polityczny i w tym wszystkim wieś, która jest świadoma całej sytuacji, która jest zmobilizowana i która postanawia walczyć. I walczyć przede wszystkim o postulaty polityczne, no bo one są klucz rozwoju sytuacji ekonomicznej, sytuacji klasowej. Chodziło o to, żeby przeprowadzić po prostu reformę rolną, która by rozwiązała ten problem. A wieś w powiecie jarosławskim to była wieś zorganizowana. To była wieś z dużą świadomością. Z świadomością własnej sytuacji i własnej siły. Z czego to wynikało? My jesteśmy na terenie dawnej Galicji. Kiedy Galicja w roku 1867 uzyskała autonomię, to wtedy wrócił do urzędów, do szkół język polski, wrócili Polacy. Poza tym zaczęły powstawać szkoły. Te czteroklasowe szkoły ludowe, które były prawie w każdej wsi do początku wieku XX, odegrały ogromną rolę w rozwoju tej samoświadomości chłopskiej. Ale wybierano samorządy, wybierano posłów do Sejmu Krajowego oraz do Parlamentu Wiedeńskiego, tak zwanej Rady Państwa. To dzisiaj przy okazji kolejnych wyborów mówi się, że tereny wschodnie chodzą na wybory, bo tu tradycja wyborów jest od lat 60. XIX wieku i ludzie wiedzą, że no, kartka wyborcza to jest duża broń i ona decyduje o rozwoju po prostu sytuacji. Ale na naszym terenie działały stowarzyszenia różnego rodzaju, stowarzyszenia kulturalno-oświatowe. Poza tym kółka robicze wtedy zaczęto zakładać, kasy zapomogowe, organizowano przedstawienia teatralne, wykłady. Także w tym wieku XIX była mocno budowana świadomość narodowa, a później w miarę upływu czasu również klasowa. Budowano domy ludowe, budowano budynki straży pożarnych. Także na wsi wiele się działo. Każda wieś miała swoich liderów. Byli to księża, byli to nauczyciele, ale byli również chłopi. Ja tylko przypomnę kilka takich postaci, które warto przypomnieć. Na przykład ksiądz Wojciech Michna, który pochodził spod Krosna, w okresie Wiosny Ludów był wikariuszem jarosławskim. On organizował te demonstracje w tamtym czasie. On współpracował z rzemieślnikami jarosławskimi. Nie był mile widziany ani w swoim stanie, ani wśród władz. Dlatego był przenoszony z miejsca na miejsce i dopiero dzięki wstawiennictwu Potockiego został proboszczem chłopickim i już zmarł w Chłopicach. I tu zaczął organizować mocno chłopów, na przykład wycieczki do Rzymu im organizował. Kółko rolnicze z nim zakładano. Pisał do wieńca i do pszczółki. Zresztą chłopi jarosławscy też pisali do tych gazet. A te obydwie gazety założył ksiądz Stojałowski, druga taka wielka postać, która tutaj działała na naszym terenie. Wincenty Witos, o którym już wspomniałam, współtwórca Partii Ludowej, Stronnictwa Ludowego. Powstanie tej partii no, zmieniło sytuację polityczną, najpierw w Galicji, a potem już w II Rzeczypospolitej. Ale wspomnę jeszcze, bo będzie tutaj mowa o rokietnicy, o księdzu Karolu Buczku, który działał już w okresie tylko II Rzeczypospolitej. W kronice parafialnej proboszcz napisał o nim:
dobry ksiądz, ale radykalny, współpracuje z chłopami, nielubiany przez kolegów oraz przez dwór. Otóż, cóż ten ksiądz Karol Buczek zrobił? No wielkie rzeczy. Przyczynił się do powstania wytwórni wyrobów betonowych. Cztery szwalnie. On namawiał chłopów, żeby wstępowali do Stronnictwa Ludowego. Także wielka postać, tych postaci jest jeszcze na pewno więcej, ale dzisiaj nie miejsce i nie czas, żeby o tym mówić. Proszę Państwa, największe znaczenie na tym terenie i najpopularniejsza była Partia Chłopska, która nazywała się Stronnictwo Ludowe. Ona potem zmieniała nazwy w pewnym momencie, od roku 1903 nazywała się Polskie Stronnictwo Ludowe, aby rozbić się w pewnym momencie na Polskie Stronnictwo Ludowe Piast i Wyzwolenie. Wreszcie w 1931 roku zjednoczyła się i nazywała się Stronnictwo Ludowe. Na początku działalność partyjna polegała przede wszystkim, no oczywiście chodziło o to, żeby ludzie zapisywali się do partii, ale przede wszystkim interesowała wszystkich i działała poprzez tak zwane wiece. Z okazji różnych ważnych spraw po nabożeństwie w kościele zwoływano taki wiec i dyskutowano. Siłą Stronnictwa Ludowego był fakt, że należeli do niego nie tylko chłopi, a koła były w każdej wsi jarosławskiej, ale należała również inteligencja. I tutaj możemy trzy przykłady, co najmniej albo cztery, wymienić. Bracia Jedlińscy w Jarosławiu, adwokaci, prawnik Bruno Gruszka, który pochodził z Radymna i bardzo mocno działał, emerytowany major Wojska Polskiego Jan Szlan, który tutaj mieszkał w Jarosławiu i na tej emeryturze wojskowej przybył do Jarosławia i tutaj działał. A poza tym do tej partii garnęła się młodzież wiejska, młodzież gimnazjalna, bo tutaj, ponieważ są szkoły, należy podkreślić wielką wartość szkolnictwa jarosławskiego, tego średniego z okresu galicyjskiego, a jak wiecie Państwo, większość szkół średnich Jarosławia powstała w okresie Galicji. To tutaj kształtowano ich świadomość patriotyczną, to tutaj zaszczepiano im tę pasję społecznikowską i także to oddziaływanie szkół średnich Jarosławia wychodziło daleko poza Jarosław, bo nasze gimnazjum przy ulicy 3 Maja to klasyczne, czy gimnazjum realne, czy szkoła budowlana na przykład, która była jedyną taką szkołą między Lwowem a Krakowem. Także tutaj uczyła się młodzież z powiatów ościennych, lubaczowskiego, przeworskiego, nawet łańcuckiego. A oni potem nieśli te idee na teren swoich wsi. Wiemy o tym z różnego typu po prostu pamiętników. W 1929 zaczął tutaj działać Związek Młodzieży Wiejskiej Wici. Młodzież zradykalizowała ten ruch chłopski, ale w jakiejś mierze przyczyniła się też do integracji. Do Wici, tak samo jak i do Stronnictwa Ludowego, należało wielu studentów. Każda wieś jarosławska miała ludzi, którzy studiowali na wyższym uczelniu. Oczywiście w tej sytuacji, którą zarysowałam, to było bardzo trudne, ale to tylko świadczy dobrze o tej świadomości tamtych ludzi. I ci ludzie angażowali się przy okazji przyjazdów na wakacje, ale też w różnych innych przerwach. I tak na przykład wielkim symbolem ruchu ludowego są sztandary. Widzicie to Państwo na tej prezentacji. I właśnie koła Młodzieży Wiejskiej Wici szyły te sztandary, to przede wszystkim lata 30. Wiele tych sztandarów powstało w Pawłosiowie. Sztandar poprzez swoją symbolikę, poprzez swoje napisy wyrażał program Stronnictwa Ludowego, ale przede wszystkim przywiązanie chłopa do ziemi, patriotyzm, przywiązanie do wiary. Te sztandary są wykonane z zielonego adamaszku, z frędzlami. Na awersie mają przyszyty
obraz Matki Boskiej Częstochowskiej. U góry jest napis Stronnictwo Ludowe albo Polskie Stronnictwo Ludowe. Koło na przykład w Szczytnie Morzańsku, my mamy w muzeum takie sztandary. U dołu powiat jarosławski. Natomiast na rewersie, w centrum jest symbol wsi pracy chłopskiej, czyli złoty snop zboża. Na jego tle są skrzyżowane kosa, grabie oraz sierp. Natomiast w narożach u góry i u dołu jest ten program stronnictwa. Ziemia, władza, wolność, oświata. Proszę Państwa, z tymi sztandarami, około 41 tych sztandarów, w 1936 roku świętowano święto ludowe na rynku w Jarosławiu. O tyle miało to wielki prestiż. Raz, że to była manifestacja, o której piszą, że liczyła 40 tysięcy ludzi. Wyobraźcie sobie dzisiaj taką sytuację, że na jarosławski rynek do Jarosławia 40 tysięcy manifestantów. Myślę, że to byłoby życzenie różnych organizatorów, ale to chyba prawie jest niemożliwe. I teraz proszę sobie wyobrazić, że ci ludzie docierają gdzieś od Majdanu Sieniawskiego i Sieniawy, która teraz jest w powiecie przemorskim, ale kiedyś była w Jarosławiu z jednej strony, z drugiej strony gdzieś tam od Kruchnika, Rokietnicy. Przecież to są ogromne odległości. Ci ludzie, żeby dojść na taką manifestację, no to musieli iść kilka godzin ze sztandarami, a poza tym no, były baterie, byli rowerzyści, ale to było w mniejszości. Jeśli Państwo patrzą na te manifestacje, to one są takie bardzo godne, na takim dużym poziomie. Ci ludzie wyglądają bardzo szlachetnie, są bardzo świadomi. Dlaczego wspomniałam o tej manifestacji z 1936 roku? Bo zaszczycił ją Maciej Rataj, ten jeden z najwybitniejszych marszałków Sejmu w okresie II Rzeczypospolitej. Zresztą Rataj znał te tereny, bo on po ukończeniu studiów, skończył studia w Lwowie z rodziny chłopskiej, pochodził, pracował jako nauczyciel dzieci Witolda Czartoryskiego w Pępkiniach. I też najpierw zaczęło się od manifestacji w rynku, a potem głównymi ulicami Jarosławia, to znaczy ulicą Grodzką, Grunwaldzką oraz Diciusa Jana Pawła w okresie Jana Pawła II. Ulica dzisiejsza nazywała się w okresie międzywojennym ulicą Diciusa. To nazwisko tego najwybitniejszego burmistrza Jarosławia. Pewnie można powiedzieć, że w ogóle, który jest twarzą budowy nowego Jarosławia, twarzą budowy Śródmieścia. Oni udawali się na mszę świętą do dominikanów. Ktoś zapyta, ja też jak się zaczęłam ruchem ludowym interesować, to też się zapytałam, a dlaczego oni nie święcili tych sztandarów w jarosławskiej farze, w dzisiejszej kolegiacie. Otóż okazuje się, że ówczesny przełom dominikanów, ksiądz Cyryl Franciszek Markiewicz, sprzyjał po prostu ludowcom. I w okresie międzywojennym msze ludowe odbywały się po prostu u dominikanów. Proszę Państwa, kiedy to święto ludowe święcono? Na początku była to rocznica Bitwy Racławickiej 4 kwietnia. Potem przeniesiono to święto na drugi dzień Zielonych Świątek i tak jest do dzisiaj święto ludowe, wtedy jest. Ale jeszcze z inicjatywy Witosa w 1936 roku ustanowiono Święto Czynu Chłopskiego. Święto Czynu Chłopskiego przypadało 15 sierpnia, a 15 sierpień to data szczególna. To jest zwycięstwo w Bitwie Warszawskiej z bolszewikami. A przecież ta ówczesna armia polska to była armia chłopska w większości, no bo nie mogło być inaczej, jeśli większa część narodu to byli chłopi. Zresztą wtedy w roku 1920 Piłsudski desygnował na stanowisko premiera Witosa po raz kolejny. No, należało się przypodobać ludowi, no bo trzeba było walczyć w obronie ojczyzny.
Witos objeżdżał Polskę, zachęcał chłopów do wstępowania do armii ochotniczej, bo co innego jest ten pobór tak zwany przymusowy. Tutaj chodziło o to, żeby wszyscy się zmobilizowali, bo sytuacja, jak wiecie, była niesłychanie trudna. Witos przybył również do Jarosławia w tym celu, aby zachęcać chłopów do wstępowania do polskiej armii. No a potem niedługo, jak wiemy, został uwięziony. Proszę Państwa, w 1935 wprowadzono niedemokratyczną konstytucję, która nosi nazwę Konstytucji Kwietniowej. Zmieniono tak ordynację wyborczą, że wykluczono ze startu partie opozycyjne. Jeśli opozycja chciała startować, to mogła startować tylko na listach rządowych. Wobec tego partie opozycyjne, w tym Ruch Ludowy, zbojkotowały wybory w roku 1935 oraz w roku 1938. Sanacja jeszcze raz ponowiła próby jakiegoś zbratania się z wsią, a to miało miejsce w roku 1936 w Nowosierca, kiedy przybył generalny inspektor sił zbrojnych, generał Rydz-Śmigły. Ale niestety ta manifestacja, to była największa taka jednorazowa manifestacja w Polsce przeciwko ówczesnej polityce, jak wiadomo, zakończyła się dla Rydza Śmigłego całkowitą klęską. On wcześniej opuścił to zgromadzenie, ponieważ tam chłopi wyartykułowali swój program. A jaki to był program? Powrotu do konstytucji marcowej, rozwiązanie Sejmu i Senatu, nowe wybory, nowa ordynacja wyborcza, zmiana polityki zagranicznej i na końcu reforma rolna. Czyli widzą Państwo, że początek tego programu chłopskiego to były postulaty ściśle polityczne, bo tylko zmiana polityczna mogła przynieść zmiany w zakresie ekonomii i gospodarki. W styczniu 1937 kongres, Naczelny Kongres Stronnictwa Ludowego uchwalił strajk pod tymi postulatami, które Państwu podałam. Strajk wyznaczono na 16 sierpnia roku 1937. Zatem 15, w dzień święta czynu chłopskiego, odbyła się jeszcze jedna duża manifestacja chłopska. Na Błoniach w Jarosławiu przemawiali Bruno Gruszka. On był w centralnych władzach Stronnictwa Ludowego. Bardzo często wyjeżdżał do Czechosłowacji. Był na bieżąco w kontakcie z Wincentem Witosem. Tam ogłoszono strajk, ogłoszono postulaty strajkowe. Przypomniano jeszcze raz słowa Witosa, które myślę, że one są zawsze aktualne w różnych sprawach, i tych makro, i tych mniejszych. Nic wam nie dadzą. Jeśli sobie nie wywalczycie, to tego nie będziecie mieli. Strajk zaczął się 16. Przystąpiły do niego wszystkie wsie w powiecie jarosławskim, ale centrum tego strajku znajdowało się w Pawłosiowie. Tam doszło do tak zwanej koncentracji pawłosiowskiej. Około 10 tysięcy chłopów tam w Pawłosiowie się znalazło. Dlaczego w Pawłosiowie? Jest kilka przyczyn. Blisko Jarosławia. Druga sprawa, że nie było tam posterunku policji. Trzecia, że były mocne struktury stronnictwa ludowego. Na czele tej koncentracji pawłosiowskiej stał oczywiście komitet strajkowy. Prowadził go Józef Kasprzak, ale należeli jeszcze Władysław Mitkowski, Jan Maziarek, Karol Blazło i co ciekawe, również hrabia Jan Drohojowski z pobliskiego Cieszacina Wielkiego. Proszę Państwa, wystawiono straże na głównych drogach. Organizacja tego strajku była wojskowa. Był oddział saperów, który zajmował się niszczeniem
mostków, ale również blokadami dróg, to znaczy zwalano po prostu drzewa na tej głównej drodze do Jarosławia, ale nie tylko. Był taki oddział pomocniczo-techniczny, oni tam organizowali butelki i bańki z benzyną, ale zbierali również piasek, jakieś kamienie oraz popiół. Był oddział żandarmerii i tutaj nawet dowcipnie to potraktowano, bo przygotowano dla ewentualnych łamów strajków więzienie, które mieściło się w stodole Marcina Wirusza i nazwano go dowcipnie Berezą. Proszę Państwa, takie mniejsze zgromadzenia były w Muninie i w zasadzie w każdej wsi jarosławskiej. Przez pierwsze dni można powiedzieć, że panowała idylla. Chłopi się spotykali, dyskutowali, czytali gazety, zbierali żywność dla biednej ludności miasta czy dla szpitala jarosławskiego. W zasadzie nie było problemów z łami strajkami. Nawet robotnicy wtedy nie pojechali do Jarosławia do pracy, tylko zostali na miejscu. Niestety ówczesna władza zamiast rozmawiać, zamiast rokować, postanowiła rozwiązać ten strajk siłą. 20 aresztowano, to było bardzo prowokacyjne, Jana Szrama oraz Wiktora Jedlińskiego i zjawiła się policja również w Pawłosiowie, chcąc aresztować komitet strajkowy, poczynając od Józefa Kasprzaka. Niestety nie zastała ich, no więc się brutalnie zachowała, pobito rodziny, zniszczono dobytek. I wtedy już poszło. Tutaj zadecydowała sytuacja no, ówczesnego słabego rozwoju komunikacyjnego, ale i również rozwoju łączności. Bo proszę Państwa, te poszczególne zgromadzenia komunikowały się ze sobą za pomocą łączników. I wtedy po tych aresztowaniach i po tej akcji policji w Pałosiowie, w różnych miejscach, w Rokietnicach, w Czelatycach, w Łowcach, w Morawsku pojawili się łącznicy, którzy wezwali do obrony zgromadzenia w Pałosiowie i zgromadzenia w Muninie. I tutaj mówię, że zadecydował pewnie ten brak łączności. Telefony, samochody to była wtedy rzadkość. Pieszo, konno, ewentualnie na rowerach. Jak piszą świadkowie tamtych zdarzeń, ci łącznicy, którzy przyszli z tą wiadomością, to byli w zasadzie nieznani. Nie wiadomo, kto to był. I nie wiadomo, dlaczego ci chłopi zdecydowali się iść bronić tych zgromadzeń w Pawłosiowie oraz w Muninie. No i to była przyczyna tej tragedii. Kiedy przyszli do Pawłosiowa, to okazało się, że nie ma takiej potrzeby. Wobec tego skierowali się do Muniny. Munina przy głównej trasie leży, więc tam sobie policja jeździła. Został ustawiony ciężki karabin maszynowy na cmentarzu. Oni się zgromadzili, chłopi, wzdłuż nasypu kolejowego. I kiedy komendant tamtego oddziału chciał przemówić i zachęcić ich do rozejścia, wtedy się jakiś taki bardzo głośny okrzyk hura zerwał i pierwsze strzały pojawiły się. No zakończyło się tak, że zabito 7 osób, to całe zgrupowanie się rozpieszło. No i ostatnie takie straszne wydarzenia miały miejsce w ostatni dzień strajku w Majdanie Sieniawskim. Majdan Sieniawski miał posterunek policji i tam policja jarosławska wzmocniła jego zasoby jeszcze, sprowadzając kampanię policyjną ze szkoły w Mostach Wielkich koło Lwowa. I też proszę Państwa, jakiś chichot historii, tam ciężki karabin maszynowy ustawiono w oparciu o monument grunwaldzki. W 1910 roku z okazji bitwy pod Grunwaldem społeczność chłopska
taki monument ustawiła. Aresztowano władzę Stronnictwa Ludowego i Strajku Kupskiego na czele z Marczakiem, Sają oraz Brzyskim. Wtedy ludność bardzo szybko się skrzyknęła, przybyła na miejsce, żeby zmusić policję do wycofania się. I sytuacja była taka, że z jednej strony ten tłum spokojny, około 1200 osób, z drugiej strony oddział policji liczący około 100 policjantów, którym kierował ówczesny komendant policji w Jarosławiu Szumski. Ułożeni w tyraniere zaczynają się zbliżać do tego zgromadzenia chłopskiego. No i wtedy pojawiła się iskra. Zjawiła się Katarzyna Brzyska, babcia, która szukała córki i wnuka. Chyba miał 5 lat, Edzia. No i znalazła się blisko tej tyraniery. Któryś z tych policjantów ją uderzył, więc zaczęły się krzyki. Dlaczego ją bijesz? No i naraz rozległy się strzały. Zginęło 12 osób, 3 zostały tak ciężko ranne, że nie przeżyły, czyli 15. Czyli razem w powiecie jarosławskim zginęły 23 osoby. Były bardzo młode, było to dziecko. Niepotrzebna śmierć. Kto za to odpowiada? Oczywiście historycy to badają, do końca nie postawiono kropki nad i, no, trzeba chyba obciążyć ówczesnych rządzących, ówczesną sytuację polityczną. Ale tutaj na miejscu decydowali starosta, komendant policji, no i województwo. Jak pamiętacie, wtedy podlegaliśmy województwu lwowskiemu. Przybył do Jarosławia przed tą zdecydowaną rozprawę wojewoda Alfred Biłych. Czy część winy spoczywa na nim? Moje takie osobiste jakieś badania, analiza tego, że tak może być. To znaczy sytuacja na pewno wymknęła się z rąk i pewnie nie wszyscy chcieli, chociaż jeśli sprowadzano policję, to tak się musiało przecież skończyć. Wiele osób aresztowano, wiele były rannych. Prasa jarosławska, bo jak wiecie Państwo, w okresie międzywojennym wychodziło kilka gazet, o tym nie pisała, bo była blokada informacji. Pierwszy artykuł w jarosławskim ekspresie ukazał się dopiero 5 września pod tytułem Krwawe żniwo, no i oczywiście taki serial propagandowy pod tytułem, że winę ponoszą przywódcy ruchu ludowego, którym marzy się władza, że chłopi zostali ogłupieni. W ogóle taka tendencja w tych artykułach, że chłopi to są tacy nieoświeceni, że trzeba ich prowadzić. Zupełnie błędne analizy. No i na końcu, że komuniści. Bardzo często, jeśli idzie o te wydarzenia okresu międzywojennego, winą obarcza się komunistów, a przecież ta partia miała wtedy po prostu niewielkie znaczenie. Słuchajcie Państwo, zaczęły się procesy, procesy trwały w Przemyślu oraz w Jarosławiu, tych chłopów, których aresztowano. Wyroki były różne od paru miesięcy, aż do wielu lat. Niektórzy dopiero wyszli w 1939 w związku z wybuchem II wojny światowej. Dziękuję za uwagę. Szanowni Państwo, tak jak już była o tym mowa w aulii, witam Państwa na otwarciu wystawy pod tytułem Wielki Strajk Chłopski w powiecie jarosławskim 15-25 sierpnia 1937 roku. Kuratorami wystawy są Pani Zofia Kostka-Wilkowska, Pan dr Rafał Kolano oraz Pan Mirosław Krupa. Oddaję głos Panu Mirosławowi Krupie. Dzień dobry. Dziękuję pięknie za ugoszczenie nas tutaj z tą wystawą i możliwością tej prelekcji. Powiem króciutko. Kiedy
Olga Tokarczyk odbierała Nagrodę Nobla, powiedziała tutaj w swojej mowie takie zdanie. Jeżeli coś się wydarzy, a nie jest opowiadane, przestaje istnieć i umiera. I my próbujemy opowiadać o tym, co się wydarzyło naprawdę w Jarosławiu, jakie to są fantastyczne historie, a tak nieznane. I tak jak pani Zofia przed chwilą nam tu pięknie opowiadała, za chwilę pan Rafał dołoży też swoje historyczne. Ja próbuję opowiadać poprzez próbę organizowania tych rzeczy, poprzez tą tablicę pamiątkową, żeby po prostu przypominała o tych wydarzeniach, o tych ludziach. I taka prośba, opowiadajcie i słuchajcie, jak inni opowiadają, bo to jest sposób, historie będą żyły w nas. Dziękuję. Poproszę jeszcze o zabranie głosu pana doktora Rafała Kolana. Dzień dobry. Ja może opowiem o tej wystawie, którą teraz widzimy. Ona została przygotowana na okazję odsłonięcia tablicy poświęconej uczestnikom Wielkiego Strajku Chłopskiego w 1937 roku. To było 15 sierpnia tego roku. 15 sierpnia nastąpiło otwarcie tej wystawy na murze przy ulicy Trybunalskiej, na murze kamienicy Orsetich. I w zasadzie ta wystawa jest ruchoma, ona wędruje. Ona jeszcze była do niedawna, od końca września właściwie, można ją było widzieć w parku imienia Baśki Pudzon, w tym tak zwanym Ściepniaku. A teraz trzecie miejsce, gdzie ona jest możliwa do obejrzenia, jest właśnie wasza uczelnia. Ja powiem, co chcieliśmy osiągnąć przez zorganizowanie tej wystawy. Myśmy chcieli przedstawić merytorycznie to wielkie wydarzenie w powiecie jarosławskim, które przeszło do kart historii. Na przykład możemy w podręcznikach, jakie czytają studenci o historii, właśnie znaleźć informacje o Nowosiercach, o których tutaj jest na wystawie dużo, i o strajku chłopskim, który w znacznej części odbywał się w województwie bielgowskim, a szczególnie w powiecie jarosławskim i tam okolicznych powiatach, łańcuckim i rzeszowskim również. Co odnośnie do samej struktury tej wystawy, to ona się składa z 11 plansz, a to dlatego, że myśmy byli trochę ograniczeni fizycznie, myśmy się musieli z tym ograniczeniem liczyć i musieliśmy też przeprowadzić pewną selekcję ikonografii. A samą ikonografią to myśmy mieli przebogatą i liczną. My tutaj mamy około chyba 60 różnych fotografii, szkiców i zdjęć źródeł pisanych, a myśmy mieli ponad dwa razy tego. Trzeba było naprawdę przysiąść i wybrać najważniejsze. Tak, a sama ikonografia pochodzi ze źródeł prywatnych, na przykład pani nauczyciel z Pawłosiowa Iwony Bichitko, ale także z różnych placówek państwowych, muzealnych i archiwów. Akurat archiwów i muzeów w naszym kraju, bo ja nie wątpię, że w Lwowie też niejedno znajdzie się na temat tego strajku chłopskiego, który my tutaj przedstawiamy rzeczowo na wystawie, ale uważam, że w Lwowie, jeśli byśmy mieli coś szukać, to byłyby to źródła pisane, a nie fotografie, chociaż kto wie. Otóż, oprócz tego, że my mamy to ze źródeł prywatnych od pani Iwony Bichitko, nauczycielki z Pawłosiowa, mamy to też z Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, z centra właściwie już wojskowego biura historycznego w warszawskim Rembertowie, z Muzeum w Tarnowie, z Muzeum w Przeworsku, z Archiwum Państwowego w Przemyślu. My na przykład będziemy mogli zobaczyć z Przemyskiego Archiwum te szkice tej konfrontacji strajkujących chłopów z siłami porządnych, z policją państwową w Muninie i Majdanie Sieniawskim, oraz możemy też zobaczyć, jak już powiedziałem, Centralnego Archiwum Wojskowego. I jeszcze co do samej tej treści, rozmieszczenia treści. Na początku myśmy, chodziło nam o to, żeby taki kontekst ogólny przedstawić i życia na wsi jarosławskiej. Później widzimy członków takiej młodzieżówki ludowej, Związku Młodzieży Wiejskiej Wici, który u nas bardzo aktywnie działało.
Mieliśmy jednych z najaktywniejszych członków, na przykład pana Władysława Kołtę, który był delegatem do Lwowa, tam do Lwowie było po centrum tego zadania dzieci. A już później na następnych wystawach właściwie każda osobna plansza jest poświęcona danemu wydarzeniu, na przykład koncentracji uczestników manifestacji nowosieleckiej w Brzęsce, którzy następnie udali się do tych Nowosielec. Później widzimy fotografie i plan sytuacyjny manifestacji w Nowosielcach z generalnym inspektorem sił zbrojnych, generalnym Bartek Rydzem Śmigłem. Widzimy też kobiet usypane na część wójta nowosieleckiego Michała Pyrza, to taki wójt XVII wieku, który przysłużył się wsi, ponieważ ją obronił ją skutecznie przed hordami tatarskimi Kantymira w XVII wieku. A następnie kolejne plansze przedstawiają święta ludowe, które odbywały się w Jarosławiu, na jarosławskim rynku. Oraz to wraz z tym świętem ludowym kluczowym w 1937 roku, na którym już zaczęto mówić o tym, żeby zorganizować strajk chłopski, którym to było takie preludium do tego strajku. Później widzimy święto czynu chłopskiego. Wybór tego dnia był nieprzypadkowy, bo wtedy u nas było święto religijne Matki Boskiej i rocznica Bitwy Warszawskiej w czasie tej wojny polsko-radzieckiej w 20 roku. Następnie widzimy też zdjęcia ze strajku, widzimy ten tłumy z przemawiającym działaczem chłopskim, jednym z miejscowych liderów, Brunenem Gruszko z Radymna. A dalej widzimy fotografię sześciu działaczy ludowych, którzy brali udział w tym strajku. Byli też aresztowani i byli sądzeni, ale ja zwrócę uwagę na to, że byli to sami rolnicy, oni mieli też ochotę i chęci na to, żeby strajkować. No i też uczestniczyć w tym lokalnym życiu, też w życiu państwowym, społecznym. A na ostatniej planszy widzimy Wincentego Witosa, który przybył właściwie już w trakcie II wojny światowej do Polski, przy okazji też do Jarosławia. I pod jarosławskim gminie widzimy to uwiecznione na tych zdjęciach. Widzimy, jak składa hołd, wydaje nas, składa wieńce na grobach ofiar zamordowanych w czasie pacyfikacji strajku w tej wiosce, w gminie. On akurat wrócił do Polski z Czechosłowacji. I to jest ta finalna plansza wystawowa, a otwierają pierwsza plansza ze zdjęć tutaj maszerujących mężczyzn i z Kidałowic, również jeszcze Jarek Kidałowic. Gmina jest właśnie, w naszym zdaniem, była chyba najlepsza na otwarcie tej wystawy. Ona tak skupiała w sobie, stała wszystko, co później będziemy mogli zobaczyć. Porządek, siłę taką niejaką masowość, ale też możemy się przyjrzeć sylwetkom i twarzom uczestników strajku chłopskiego i samemu możemy się przyjrzeć tym, jak ci członkowie ruchu ludowego wyglądali. Zapraszam Państwa do obejrzenia nas w naszej wystawy ruchomej, wędrownej, wystawy Czaskarego. Zapraszam. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję autorom wystawy, dziękuję inicjatorowi tego naszego wydarzenia. Dziękuję wszystkim Państwu za przybycie do naszej biblioteki, do naszej uczelni. Zapraszam do oglądania. Dziękujemy.